Jesteśmy z Państwem ponownie. Jacek Liźniewicz, Andrzej Gajcy i Witold Gadowski. Rozmawialiśmy o sprawach związanych z samorządem i reformą w samorządach. Przez długi czas mówiono, że samorządy to jest ta jedyna rzecz w trzeciej RP, która w 100% się udała. No chyba nie do końca tak wyszło. No mówiono nawet, że samorządy nam wyszły tak jak włosy Józefowi Aleksandrze. A to złośliwe. Natomiast ciężko znaleźć chyba w Polsce w tej chwili człowieka, który powiedziałby, że sądownictwo jest bez zarzutu, że jest w 100% dobre, nic nie trzeba zmieniać. Nawet większość już w tej chwili polityków, publicystów związanych z opozycją totalną też, nolens volens, ale mówi, no tak, rzeczywiście potrzebna jest reforma sądownictwa, gdy dochodzi do konkretów. Zaczyna się dramat. Zobaczmy może najpierw wypowiedź przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza i potem ją skontrujemy wypowiedzią Borysa Budki. Odbyło się wczoraj pierwsze czytanie. Zostało dziś, Sejm podjął decyzję o skierowaniu ustawy do prac w komisji. W komisji nastąpi szczegółowe rozpatrzenie obydwu projektów. Dopiero po przyjęciu sprawozdania przez komisję, po szczegółowym rozpatrzeniu obydwu projektów, sprawozdanie trafi na forum plenarne Sejmu i wtedy będziemy mieli do czynienia z drugim czytaniem na forum plenarnym Sejmu. Posiedzenie komisji rozpocznie się we wtorek o godzinie 11. Do końca roku te ustawy zostaną przyjęte? Mam taką nadzieję, że te ustawy zostaną przyjęte na kolejnym posiedzeniu Sejmu, na pierwszym grudniowym. Mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch wizji wymiaru sprawiedliwości. Wymiaru sprawiedliwości partyjnego, takiego, w którym to minister sprawiedliwości, prokurator generalny będzie bez żadnych podstaw odwoływał, mianował, wyrzucał z pracy prezesów, wiceprezesów sądów, w którym to partia, jedyna słuszna partia, będzie decydować, kto będzie sędzią w Krajowej Radzie Sądownictwa, i wizję demokratycznego, opartego na zasadach trójpodziału władzy, sądownictwa niezależnego od polityków. Otóż projekt ustawy posłów opozycji, który po raz drugi został wniesiony do tej Izby, gwarantuje przede wszystkim spełnienie tego trzeciego postulatu Solidarności. Dwa pierwsze postulaty ta większość głosami PiS wyrzuciła do kosza. Przed nami kolejna batalia. Wczoraj mieliśmy już pierwsze demonstracje w tej sprawie. Jakie będą dalsze losy batalii o polskie sądownictwo? To jest tak, że mówiąc językiem Orwella, te najrówniejsze zwierzęta wychodzą na ulicę. Nie chcę powiedzieć świnie, bo powiedzą, że jestem ordynarny. Więc mówię najrówniejsze zwierzęta. Wychodzą na ulicę i kwiczą, zanim jeszcze pojawił się w ogóle pomysł, żeby je zażynać. Więc czegoś bardzo się boją. Słuchając pana Borysa Budkę, zastanawiam się, czy on w ogóle czytał Monteskiusza, bo on mówi o trójpodziale władzy, jakby o dekalogu. To jest mantra często powtarzana. Tak, ale teraz. Czy ci ludzie sprawiający wrażenie analfabetów czytają cokolwiek, czy czytali traktat Monteskiusza? Bo gdyby czytali traktat Monteskiusza, to wiedzieliby, że Monteskiusz obwarował wykonywanie mandatu sędziego kilkoma bardzo konkretnymi warunkami. Jednym z nich jest zakaz sprawowania mandatu sędziego przez jedną kastę społeczną, zawodową lub nawet majątkową. To jest podstawowy pomysł Monteskiusza, który stworzył ideę trójpodziału władzy, czyli oddzielenia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. Jak widać, do dziś ten proces przebiega bardzo boleśnie, bo to przedstawiciele władzy i byłej władzy najmocniej krzyczą o niezależności sądownictwa, chcąc uzależnić sądownictwo od siebie. To, o czym pan redaktor mówi, rzeczywiście w pewien sposób przewija się w tym, co mówił poseł Budka, bo on powiedział, projekt Prawa i Sprawiedliwości prowadzi do stworzenia systemu sądownictwa zależnego od polityków. Pytanie, od czego zależny jest system sądownictwa w tej chwili? Tak?
Od kogo, od czego? On ma być zależny przecież od narodu, bo jest to władza służebna. Jak wszystkie władze mają być służebne wobec narodu. Od kogo jest zależny teraz? To były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego pokazał, gdzie najbliżej jest luminarzom trzeciej władzy dziś, chodząc na manifestacje antyrządowe, czy wypowiadając się w rędziach polityk opozycji. Więc dopóki pierwsza prezes Sądu Najwyższego, dopóki prezes Trybunału Konstytucyjnego wypowiadają się jak politycy opozycji, dopóty możemy mówić, no niestety trójpodziału dalej w praktyce nie ma. Trzeba go wprowadzić. Czy te ustawy wprowadzą trójpodział? No to jest duże pytanie. Wprowadzą czy nie, panie redaktorze? Z tymi projektami złożonymi przez Prawo i Sprawiedliwość, no, moim zdaniem jest jeden zasadniczy problem. Mianowicie nie tyle naprawa wymiaru sprawiedliwości, mam wrażenie, jest tutaj celem samym w sobie, bo to jest bezdyskusyjne. Wymiar sprawiedliwości, sądy, to jest ta sfera życia publicznego, która wymaga naprawy, przewlekające się latami postępowania, dziwne wyroki sądów, zarówno w sprawach cywilnych, jak i tych związanych z reprywatyzacją. To wiele można by przykładów tutaj podawać. Natomiast czy rzeczywiście ten główny cel, jaki z tych ustaw bije, to znaczy czystka personalna, czyli wymiana sędziów, tych, którzy teraz orzekają, zmiana cel składów, powoływanie nowych sędziów, minister sprawiedliwości naprawdę, tutaj to jest zgodne z tym, co jest zapisane w ustawach, ma prawo odwoływać i powoływać prezesów sądów, wiceprezesów, co zresztą czyni. Patrząc na całą naszą kulturę polityczną, ja mam wrażenie niestety, że takie wprost uzależnienie sędziów od decyzji ministra sprawiedliwości, tego czy jakiegokolwiek innego w przyszłości, będzie prowadziło do takiej sytuacji, że oto jeśli będzie niewygodna sprawa polityczna, to ona będzie przyciągana miesiącami. Czy sądy będą wydawały takie wyroki, jakie chce władza, co zresztą też miało miejsce w przyszłości. Ja patrzę też na tą reformę pod kątem reformy prokuratury, która weszła w życie i jest przeprowadzana przez ministra Ziobro. I tutaj ja patrzę na takie głośne sprawy, które ciągną się miesiącami, jak sprawa śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie, prosta sprawa, pęknięta opona w samochodzie prezydenta Rzeczpospolitej. Te sprawy ciągną się miesiącami w prokuraturze i oczywiście można mówić, że ekspertyzy długo trwają, biegli długo pracują, żeby byli pewni, co się stało. Natomiast w tak ważnych sprawach dotyczących, no, które też bulwersują publicznie, myślę, że może być chęć po stronie polityków, aby wykorzystywać uprawnienia, które te reformy im dają. I tu widzę największe zagrożenie. Myślę, że wymiana sędziów, która jest oczywiście potrzebna, nie spowoduje tego, że my, obywatele, będziemy mieli poczucie, że sądy orzekają lepiej, szybciej, sprawniej. Ta reforma moim zdaniem tego nie gwarantuje. Redaktor Liśniewicz? Ja bym powiedział tak, że to trochę z tą reformą jest jak z wspomaganiem państwom trzeciego świata. Tak? No nie pomoc państwom trzeciego świata nie może polegać na tym, że wyślemy im komputery, bo zasadniczo nic się nie zmieni, no bo nie są jakby na tym etapie swojego rozwoju, tak? Więc dzisiaj stworzenie nawet najlepszego prawa i oparcie go o sędziego, nie wiem, Igora Tuleję albo Henryka Pietrzkowskiego, który tam siedzi i wobec którego CBA ma poważne zastrzeżenia, no ja mam wrażenie, że mogłoby się nie udać, tak? Znaczy nawet stworzenie im najlepszego prawa i najlepszej koncepcji zarządzania, no, myślę, że musiałoby się spełznąć na niczym, bo niestety to środowisko nie premiowało za to, że ktoś był pracowity, wybitnie zdolny, wydawał wybitne wyroki. Jego wyroki nigdy nie wzbudzały poczucia niesprawiedliwości. No niestety tak nie było. Mamy dużo dowodów na to, że było wręcz odwrotnie.
Więc wydaje się, że kluczową sprawą w tym momencie jest przełamanie, przełamanie pewne jednomyślności i takiego jednorodności tego środowiska. Tylko jeżeli ja się zastanawiam... wewnątrz zaczną się tworzyć jakaś zdrowa debata, no to tylko lepiej, tak? I wydaje mi się, że taki jest zasadniczy cel tych ustaw. Już zaczyna to inaczej wyglądać, bo już okazuje się, że nie wszyscy sędziowie mają jedno zdanie. A mało tego, ci, którzy mają odmienne niż ci z KRS-u, są już w stanie je wyartykułować. No to jest dosyć dla mnie istotne. W poniedziałkowej Gazecie Wyborczej, o ile dobrze pamiętam, pojawił się króciutki felieton z takim dość kasandrycznym tonie utrzymany, że no, część sędziów zdradziła, że już zaczynają się łamać. Ale kogo? Demokrację, wolność, demokracja praworządność. Zdradziła czy kastę rządzącą? No zdradziła zapewne kolegów z KRS-u, których powinna bronić, tak, za wszelką cenę. No i tutaj dochodzimy do tego, w Grenadzie że... zaraza już. No, ja nie wiem, no, słyszę na przykład historię osób, których głośne były historie i sprawy polityczne, którzy mówią: słuchaj, no wszyscy sędziowie, którzy mnie skazali, dostali awans na najlepsze sędziowskie stanowiska, a ci, którzy mnie uniewinniali, nadal czekają w rejonie. To jest istotne. Ja bym chciał powiedzieć jedno zdanie. Ja bym nie chciał być sądzony przez środowisko Adama Michnika i środowisko Gazety Wyborczej, bo wtedy stałbym już pod ścianą martwy. Tylko pytanie, czy ta reforma nie spowoduje, że ta sytuacja się odwróci o 180 stopni, tak, że za rok, dwa, jak ta reforma wejdzie w życie, to obecna opozycja będzie mogła powiedzieć to samo, co pan redaktor przed chwilą, czy dziennikarze, którzy są po drugiej stronie, powiedzieć to samo, co przed chwilą, a w momencie, kiedy zmieni się władza, kolejni przyjdą, wymienią swoich sędziów i będziemy my mieli analogiczną sytuację. Bo ja uważam, że to jest największe zagrożenie tej reformy. To nie powinno być na zasadzie, momencik skończę, nie powinna ta reforma być na zasadzie takiej, że to teraz przedstawiamy wajchę na drugą stronę i ci, którzy robili tak do tej pory, teraz niech oni staną przed sądem i niech zobaczą, jak to było, bo ta sytuacja bardzo szybko może się odwrócić. I ja tutaj nie widzę takiego trochę myślenia w obozie rządzącym, że przyjdzie kiedyś tą władzę jednak oddać. Nie wiem, czy to będzie za 2 lata, 4, 10, zawsze tą władzę kiedyś się oddaje. I to, jak w jakim stanie się zostawi państwo i najważniejsze instytucje tego państwa, jak sądy, będzie miało ogromne znaczenie, czy kolejni, którzy po nas przyjdą, nie wykorzystają dokładnie tych samych narzędzi przeciwko nam. A to nie jest żadna sprawiedliwość. Ale panie redaktorze, ale to trochę odbije piłeczkę. A jakby pan sobie wyobrazić, że byłby pan sędzią, byłby pan skłonny wydać wyrok sprzeczny z logiką w momencie, kiedy ma pan świadomość, że taka wajcha istnieje, czy w momencie, kiedy taka wajcha w ogóle nie istnieje? Gdybym ja był sędzią, to kierowałbym się rzeczywiście tym poczuciem sprawiedliwości, orzekałbym tak, jak mi nakazuje sumienie i te dowody, które mam przed sobą, jeśli pan pyta o moje zdanie. Ja tak, wiem, że wielu sędziów tą logiką się nie posługuje, a szkoda, bo byśmy może mieli zupełnie inną dyskusję i nikt by się żadnych wajch nie bał. No tak, może reforma sądownictwa zupełnie mogłaby wyglądać inaczej. Prawdopodobnie niż w ogóle teraz, nie byłaby potrzebna. Albo nie byłaby wtedy potrzebna, tak? Ale jeszcze jest jeden problem, bardzo duży środowiska prawniczego, mianowicie osoby, które kształtują elity tego środowiska. Środowiska uniwersyteckie, prawnicze, takie jak znane mi środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. To bardzo jednorodne środowisko ludzi nastawionych wrogo, nienawistnie wobec Prawa i Sprawiedliwości, obecnego rządu i prezydenta. Jakich adeptów wychowają tacy ludzie? Dopóki będą funkcjonować jednorodne wydziały prawa na najważniejszych uczelniach w Polsce, dopóty te fabryki sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych będą opuszczać ludzie uformowani nienawistnie wobec opcji niepodległościowej. To jest dla mnie problem. I to też, ja bym zwrócił też uwagę jeszcze na jedną historię, że to nie jest tak, że PiS ma całe legiony sędziów, których wstawi. No, PiS jest stosunkowo niewielką partią,
która nie jest w stanie, mówię, obsadzić, ma kłopot z obsadzeniem list do parlamentu. Ma kłopot, aby obsadzić ważne stanowiska w rządzie. Ma kłopot, jak obsadzić ważne stanowiska w rządzie, więc... Więc rozumiem, że to też, niech pan zwróci uwagę, że jest coś takiego, że gdy się da innym ludziom władzę, oni też dążą do tego, żeby do emancypacji. No, na jakiej podstawie można wysnuć, że jak się zmieni sędzie Gersdorf na sędziego Iksińskiego, to on zachowa jakąkolwiek lojalność w stosunku do polityków, którzy go wybrali. No moim zdaniem tak nie będzie. No, pokazuje to chociażby przykład Andrzeja Dudy. Panowie, tak, nie tylko... dojdziemy tutaj do ładu na pewno, bo to są bardzo ważne problemy. Cieszę się, że w naszym studio rozmawiamy różniąc się, ale w sposób dość spokojny. W parlamencie widzieliśmy, że te emocje są jeszcze większe. Na ulicach potrafią być jeszcze większe i myślę, że prędko tutaj jakiegoś konsensusu wśród Polaków nie będzie. Natomiast mimo tych bardzo wysokiego poziomu emocji w Sejmie zdarzają się czasem sytuacje zabawne i ciepłe. I czasami bohaterem tych sytuacji bywa prezes Prawa i Sprawiedliwości, któremu przypina się łaty autokraty, dyktatora. Spójrzmy może na wczorajsze wydarzenia. Atlas kotów, który pojawił się w rękach prezesa, stał się najczęściej cytowanym wydarzeniem w sieci internetowej. I to w doniesieniach nie tylko z Polski, znaczy nie tylko w Polsce, ale też ze świata, tak? Jeżeli światowy internet cokolwiek wczoraj mówił o Polsce, to przede wszystkim o atlasie kotów. Przykrył całkowicie ten atlas kotów wydarzenia właśnie debaty nad ustrojem państwa, bardzo ważną uchwałę, która wczoraj została przyjęta, potępiająca rewolucję bolszewicką. Szkoda, że nie wszyscy za nią zagłosowali. Nie wszyscy, tak. Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie zagłosowała za tą uchwałą, ale i tak wszystko zostało przez kota, a w zasadzie koty przykryte. Była plotka, że to był dodatek do Newsweeka, ale zdaje to się, nie redaktor naczelny potępił, że to znaczy zdementował, to nie był dodatek do Newsweeka. No co, że trochę rzeczywiście świadczy to o płytkiej debacie publicznej, no co mogę powiedzieć. No, że koty przykrywają. Ciekaw jestem, na ile to było świadome, na ile nieświadome. Jeżeli było świadome, no to rzeczywiście muszę, rzeczywiście było, jest to zabawne. No na Facebooku pojawiły się takie teorie spiskowe, właśnie, że to... Bo ja myślę, że to jest dosyć zabawne. Każdy z nas uczestniczył w wielogodzinnej nasiaduwie. Proszę powiedzieć, czy nigdy żaden z panów nie wziął do ręki czegoś niezwiązanego z tą nasiadówą? Gazety, interesujące książki, albumu i tak dalej. Przecież to jest normalne. Człowiek się nudzi i wyciąga coś, co go interesuje. Prezes Kaczyński interesuje się kotami. No proszę bardzo, tak? Mógłby się interesować rybkami, mógłby się interesować drzewami. No wszystko jedno, interesuje się kotami. Pan profesor Stefan Niesiołowski, który jak wiadomo interesuje się muszkami, poza tym insektami politycznymi, to interesuje się insektami w ogóle, stwierdził, że było to zachowaniem bardzo chamskie, obraźliwe i nielicujące z godnością parlamentu. No, arbiter elegancji wydał wyrok. Ja myślę, że czasami warto się napić wody, roześmiać i po prostu zrozumieć, że człowiek jest tylko człowiekiem. W izbie niższej polskiego parlamentu dochodziło do dużo bardziej obrazobójczych, myślę, obrazków, które należałoby potępiać. Ja to przyjmuję po prostu z takim lekkim uśmiechem. Chociaż no, oczywiście można zadać pytanie, czy akurat to jest najszczęśliwsze miejsce do tego typu lektury, zwłaszcza, że to był dzień głosowań sejmowych, gdzie Sejm podejmował ważne decyzje. Ale panie redaktorze, natomiast... on nie czytał Mein Kampf. No, ale oczywiście, że tak, a ja to powiedziałem. Natomiast no, jest to, myślę, wesoły epizod, nie wiem, czy zasługujący aż na numer jeden w
światowym internecie i na analizowanie dogłębne, czy to było specjalnie, czy to ktoś przykrył, czy PiS chciał przykryć tym głosowania w Sejmie, ordynację. Uważam, że to są teorie śmieszne, tym bardziej, że wypowiadają to poważni politycy. Więc oby myślę, tylko że takie raczej ciepłe wydarzenia nas zajmowały tutaj w studiu. Niestety wiemy, że polityka nie składa się z takich w gruncie rzeczy zabawnych epizodów. Cały czas giną z przyczyn politycznych ludzie na świecie. Wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnym strasznym, nie do końca jasnym zamachem w Egipcie. W tej chwili otrzymałem informację, że wedle najnowszych danych liczba ofiar wzrosła do 305. No i tutaj chciałbym spytać przede wszystkim redaktora Gadowskiego, sięgnąć do jego wiedzy na temat islamu. To był zamach na meczet salafitów. Kimże są owi salafici i komu mogli wejść w drogę? Czy salafici są związani z najbardziej radykalnym skrzydłem islamu sunnickiego? Jeżeli chodzi o polityczną doktrynę egipskich salafitów, to być może ona jest zbliżona do, z jednej strony do Bractwa Muzułmańskiego, a z drugiej strony do partii Hizbat Tahrir, czy partii wolności. To takie radykalne postulaty uczynienia z islamu politycznego wehikułu i za pomocą tego wehikułu zdobywania coraz to nowych terenów. Więc zamach na meczet salaficki to budzi wielkie zastanowienie. Czy jest to prowokacja? Czy jest to dzieło ekstremistów zupełnie innej jeszcze strony. Bardziej tak. Od nich, no, nazwijmy to, posuniętych w ekstremizmie. Zawsze wymądrzając się w Warszawie na temat tego, co zdarzyło się w Egipcie, możemy popaść niestety w śmieszność. Ja obawiam się takich analiz, tym bardziej, że nie mamy zbyt wielu informacji. Mogę tylko skupić się nad jedną rzeczą. Proszę zauważyć, 300 osób nie żyje. Jest to tylko wzmianka w światowych agencjach. Gdyby to się zdarzyło w Paryżu, w Londynie, no, wczoraj mieliśmy panikę w Londynie. Świat by tym żył, tak. Prawda? Świat by przez rok żylibyśmy tak jak z Charlie Hebdo, tak jak z teatru Bataclan, Nicea. Tak jak z Nicei, żylibyśmy tymi obrazkami. Jak głęboka niesprawiedliwość istnieje w oglądzie świata przez światowe agencje. 300 osób, straszliwa masakra. Tak, ale to było zmianka. Daleko, Egipcjanie. Tak, gdzieś w Egipcie. Tak. Mniej wartościowi ludzie, tak? Tak. To dla mnie jest bardzo niesprawiedliwe. No to jest bardzo ważne, co on powiedział, bo rzeczywiście to nie jest tylko tak z tym zamachem. Każdy zamach, który pojawia się w Europie czy w Stanach Zjednoczonych od razu jest break news i jedynkom przez kilka dni, jak nie tygodni, w światowych mediach, także polskich. Zamach w Egipcie, straszny. Wszelkie słowa potępienia. Myślę, że też modlitwa za tych, którzy zginęli, są tutaj przede wszystkim na miejscu. Pokazuje, że ten świat jest rzeczywiście podzielony, że my w świecie ogromnych różnic i wydarzenia tragiczne w jednym miejscu świata są zupełnie inaczej traktowane przez cywilizowany świat w drugiej części. Tak? Zamach na kurort z Europejczykami wywołałby na pewno dużo większy odzew. Tak, nawet jakby zginęło 2-3 tak. osoby. Ale Europejczyków. Ostatnie zdanie. Jacek trudno mi cokolwiek dodać. W pełni się zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że jakby dużo to mówi o sprawiedliwości na świecie. Cóż, masakra, przykra sprawa kolejna. Mam wrażenie, że no, ciągle ci, którzy mówią, że tu wygrana jest jakakolwiek walka o światowy pokój, no jednak. To jest życzeniowe. Koniec historii. Najwięcej ludzi zginęło w walce o pokój. Tak. Koniec historii zapowiadany przez Francisa Fukuyamę jeszcze nie nastąpił i zdaje się, że w ciągu najbliższych 3 tygodni nie nastąpi. Sam Fukuyama to odwołał. Ja wiem. Bardzo dziękuję panom za wizytę w telewizji Republika. Naszymi gośćmi byli Witold Gadowski, Andrzej Gajcy i Jacek Liźniewicz. Ja także państwu bardzo serdecznie dziękuję za tą ostatnią wspólnie spędzoną godzinę. Mamy jeszcze w naszej ofercie kolejne programy w telewizji Republika. Życzę państwu udanego weekendu, udanej Bożej i rodzinnej niedzieli. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.